Cześć, jestem właśnie pod galerią. Dzisiaj tutaj nagrywałam TikToki. Są bardzo fajne. Wpadajcie na mojego TikToka. To trochę z wami tutaj porozmawiam. Dopóki światło się nie zmieni na zielone, ponieważ ja nigdy nie przechodzę na czerwonym. Pomimo pewnych spekulacji tutaj w komentarzach kiedyś pod moim filmikiem, nie przechodzę na czerwonym świetle. Nigdy w życiu. Nawet jak się kiedyś TIR zatrzymał, nie przeszłam. Dobra. Jest zielone. Ja muszę tak. No, jestem za pasami. Zrobiłam sobie ostatnio kolczyk w pępku, zobaczcie. Się strasznie się mi ramię. Tak mi się podoba ten kolczyk w pępku. Ja nigdy nie chciałam mieć kolczyka w pępku, nie myślałam nawet o tym, żeby sobie zrobić. Ale o tym zobaczyłam takiej jednej dziewczyny, tak tu ładnie wyglądało, że po prostu aż musiałam sobie zrobić. Tak wygląda. Po pół roku będę mogła sobie zrobić na większy. Jestem teraz o tym po... Przeszłam przez pasy, ale zatrzymałam. I patrzyłam na drogę, ponieważ niebezpiecznie jest prowadzić z telefonem. Patrycja się za mnie śmieje. Ale bardzo tak zrobiłam przecież. Dobra. No to dzisiaj będzie taki vlog. Teraz nagram jeszcze wrażenia z biedry, bo zaraz tam siedziemy. Teraz ty mi... A teraz będzie wrażenie z pasów? Dobra, to nie pal mi tutaj na odcinku. To się nie pokazuje. Już pokazuje. Taki jest mój outfit. Już bardzo taki... Nie wiem, outfit mam taki właśnie bardzo, nie wiem, dziwny, bym powiedziała, ale strasznie taki, z jednej strony fajny. Patrzcie na moje rajstopki. Dobra, znowu muszę to trzymać. No ja po prostu wam, nie wiem, wrzucę na shorta taki całościowy outfit. Albo Patka, potrzymałabyś mnie i pokazałabyś mnie. To jest mój outfit. Dajcie znać wam, jak się podoba w komentarzach. Obserwujcie mnie na TikToku, obserwujcie mnie na Instagramie. Zbieram obserwacje, a na TikToku to codziennie jestem aktywna i robię live, słuchajcie. Naprawdę fajnie tam jest. Polecam. Bardzo. Dajcie mi dojść subskrypcję, bo normalnie chcę mieć 100 000.